Drodzy bracia w kapłaństwie, z księdzem kustoszem, ojcem dyrektorem, zgromadzeni tutaj w prezbiterium, drodzy pielgrzymi, telewidzowie, radiosłuchacze, ale nade wszystko rodzino parafialna, której patronuje święty Pio. Na wstępie zauważony zresztą przez księdza kustosza, pragnę pozdrowić w tej świątyni, na tej modlitwie i przed odbiornikami wszystkich jednoczących się z nami. Jak zostało to zauważone, pochodzę z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, która w ostatnim czasie rzeczywiście zmaga się z kataklizmem powodzi w południowej części w dorzeczu Odry, Bobru. I pragnę tą drogą, pozwólcie, przekazać także zapewnienie o modlitwie. Przekazać zapewnienie o modlitwie za wszystkich zagrożonych, dotkniętych, ale także za wszystkich, którzy, bo wiem o tym, że z całej Polski są strażacy, którzy wspierają powodzian. I wszystkich tych pozdrawiam, a jednocześnie zapewniam o modlitwie. Ksiądz kustosz, ksiądz prałat budowniczy sanktuarium świętego Pio pochodzi z naszej diecezji. Muszę przyznać, że zaskoczył mnie dzisiaj, kiedy po oprowadzeniu po tej pięknej świątyni wyszliśmy na zewnątrz i tam przy pomniku generała Emila Fildorfa, tuż za ogrodzeniem, wskazał mi na piękne dęby, które powiedział, że jako małe drzewka przywoził z swojej rodzinnej ziemi. Ten szacunek dla właśnie też pięknej przyrody, i okazuje się, że to, co lubuskie, może również się przyjąć na Mazowszu. I nie tylko zieleń, ale również i tutaj życie, posługa owocna księdza kustosza, któremu dziękuję i tutaj chcę pogratulować. Jest takim trochę, mogę powiedzieć, ambasadorem ziemi lubuskiej, diecezji tutaj w stolicy. Mam osobiście możliwość, by w ten patronalny dzień również podziękować świętemu Pio. Również za to, że towarzyszył mi i wspierał jako pielgrzymowi i także tym pielgrzymom, z którymi udawałem się do San Giovanni Rotondo. Chcę mu tutaj wyrazić wdzięczność za wielką ewangelizację. Ewangelizację i formację członków grup modlitewnych, tej również naszej diecezjalnej grupy świętego Pio. A przez działanie tej grupy, przez ten apostolat, tak skuteczne wspieranie lokalnego kościoła. I za to dziękuję. Od dzisiaj, właśnie od dzisiaj, miejscem formacji dla tej grupy staje się parafia katedralna w Gorzowie. I chciałem w tym miejscu też pozdrowić wszystkich członków tej wspólnoty wraz z opiekunem księdzem Krzysztofem. A wszystko zaczęło się, i to warto przypomnieć, od papieża Piusa XII, który w czasie II wojny światowej, kiedy była pożoga, taka wielka katastrofa, zaapelował do katolików o modlitwę w intencji uratowania świata. Zakasajmy rękawy jako pierwsi, odpowiedzmy na apel wikariusza Chrystusowego. To były słowa ojca Pio. Tak w 1947 roku zrodziły się grupy modlitwy. Ich założyciel nakreślił następujący program duchowy. Jeśli jesteście moimi dziećmi, módlcie się co wieczór w gronie rodzinnym. Odmawiajcie święty różaniec ku czci Madonny raz na tydzień, a przynajmniej raz w miesiącu gromadźcie się w kościele, odmawiajcie różaniec, uczestniczcie pobożnie we mszy świętej, słuchajcie i rozważajcie Słowo Boże i żyjcie nim wspólnie.
przystępujcie do Komunii Świętej, adorujcie, jeśli to możliwe, choć przez godzinę Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Przywilejem członków grupy jest to, że stają się duchowymi synami i córkami Ojca Pio i zostają objęci Jego opieką z nieba. Obiecał to Ojciec Pio, gdy mówił: przyjmuję Cię chętnie za mego syna duchowego, ale pod warunkiem, że będziesz zawsze szlachetnie postępował i dawał dobry przykład życia chrześcijańskiego. Należy zauważyć, że we Włoszech i w świecie jest ponad 2000 tych wspólnot w 34 krajach świata. W tym wiele tych wspólnot jest w Polsce. Wiem, że również tutaj jest ta wspólnota, ale tutaj cała wspólnota parafialna jest wpisana w ten apostolat modlitwy świętego Pio. Wiele osób doświadczyło nadzwyczajnej Bożej interwencji, uzdrowienia i nawrócenia, zgody małżeńskiej i akceptacji Bożej woli. Dzisiaj święty Pio też woła, dlatego usłyszmy to słowo, zakasajmy rękawy. Rozpocznijmy od modlitwy. W programie formacji jest zaangażowanie w modlitwę, uwolnienie od działań złego ducha, o błogosławieństwo rodzin, dzieci, a także od relicznych uzdrowień duszy i ciała, warsztaty biblijne, lekcje divina, dni skupienia, rekolekcje i pielgrzymki. To program, bogaty program formacyjny. Święty Pio wzywa nas do apostolatu i obiecuje współpracę i pomoc. Nie zostawia samych swoich czcicieli. Jego miłość na to nie pozwala. Drodzy w Panu, Bóg daje nam dzisiaj w swoim słowie bardzo konkretny drogowskaz. Pierwsze czytanie prowadzi nas do historii proroka Jeremiasza, który jest zapewne, jak pamiętamy, bardzo tam, on mocno opierał się powołaniu, którym go Bóg obdarzał. Wobec iluzorycznej potęgi zła, które wówczas wokół niego się rozlewało, czuł się zbyt słaby. Odrzucał to powołanie. I właśnie wtedy pierwszym zapewnieniem, którym Bóg przychodzi do Jeremiasza, jest jego miłość. Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię. Kiedy Boża opatrzność daje nam dziś to czytanie, zapewne pragnie, abyśmy i my w naszych sercach usłyszeli to wezwanie, by jak Jeremiasz być dla świata znakiem Bożej miłości. To wszystko, czego doświadczacie na drodze wiary, także w ramach swojej formacji, w tej duchowości Pio, Ojca Pio, w pierwszej kolejności jest oczywiście dla was, by odkryć moc Bożej miłości, by dać się jej przemienić, by odkrywać potęgę dobra, które Bóg rozlewa w naszych sercach. Gdy jednak patrzymy na karty Pisma Świętego, to dostrzegamy, że dojrzała miłość nigdy nie zatrzymuje się na sobie, ale pełniejsza jest wówczas, gdy obdarowuje innych. Od 20 lat w tej świątyni z woli Bożej opatrzności parafianie i pielgrzymi mogą doświadczać tej właśnie potęgi Bożej miłości. I ta świątynia wypełniona wiernymi, tak jak dzisiaj, ale w dzień świąteczny i powszedni, w czasie rekolekcji i różnych wydarzeń ewangelizacyjnych. Szczególnie wówczas, kiedy szukamy tej miłości przebaczającej przy kratkach konfesjonału. Cudem tego miejsca jest to, że codzienność tej świątyni jest wypełniona, tego sanktuarium jest wypełniona modlitwą poprzez wielość wspólnot parafialnych, a także liczne działania ewangelizacyjne. To właśnie modlitwa jest dla nas, chrześcijan, potężnym orężem w przezwyciężaniu iluzorycznej potęgi zła. Nigdy za wiele czasu na modlitwę, która przypomina, że zarówno my, jak i cały świat jesteśmy w najlepszych dłoniach, bo to są
dłonie samego Boga, Ojca. On przypomina i pomaga nam odkryć, jak potężne jest dobro, które Pan nieustannie wlewa w nasze serca. Wiedział o tym patron tego miejsca, święty Pio. Dla świętego Pio modlitwa była nie tylko czynnością, którą wypełniał, bo taki był obowiązek zakonnika. Wypełniał w pewnym okresie dnia, wieczora, poranka, ale modlitwa była dla niego sposobem życia, nieustannym dialogiem z Bogiem. Każda jego czynność od codziennych obowiązków po sprawowanie sakramentów była przepojona modlitwą. Jego życie było świadectwem tego, że modlitwa może przenikać każdy aspekt ludzkiego istnienia. To ważne zadanie, jakie Bóg stawia dziś przed nami. To cudowny apostolat, który podejmują każdego dnia grupy Ojca Pio. W trakcie spotkania z tymi grupami modlitwy w 2016 roku papież Franciszek mówił: myślę o grupach modlitwy, które święty Pio nazwał szkółkami wiary i ogniskami miłości. Ojciec Pio, który mówił o sobie, że jest tylko ubogim bratem, który się modli. Napisał, że modlitwa jest najwyższym apostolatem, jaki dusza może wypełnić w Kościele Bożym. Bądźcie zawsze radosnymi apostołami modlitwy. Modlitwa czyni cuda. Apostolat modlitwy czyni cuda. Drodzy w Chrystusie Panu, dzisiaj, gdy wojna za wschodnią granicą, w Ziemi Świętej, gdy zakusy pewnych środowisk otwarcie uderzają w prawo do życia najbardziej niewinnych i bezbronnych, nienarodzonych, gdy odbiera się to życie, kiedy pozbawia się zarządzeniami dzieci i młodzież katechezy, gdy dostrzegamy kryzys miłości rodzinnej, kiedy próbuje się administracyjnie usuwać krzyże z przestrzeni publicznej, gdy odbiera się prawo do obrony procesowej oskarżonym, niszczy się ich godność, gdy w wyniku powodzi ostatnich dni tylu naszych braci i sióstr, tyle rodzin zostało poszkodowanych, kiedy wielu przeżywa teraz lęk egzystencjalny. Czy możemy być bierni? Czy możemy być obojętni? Czy święty Pio nie zaprasza nas, nie wzywa do modlitwy, by wejść za jego przykładem na drogę apostolatu modlitwy? Czy nie wzywa nas do działania, aby być pielgrzymami nadziei, niosącymi jak Maryja Ducha Świętego do Elżbiety, niosącymi radość, pewność życia jak Maria Magdalena? Tego apostolatu uczy nas również święty Paweł. W swojej posłudze apostoł doświadczył wiele cierpienia, słabości, ale z drugiej strony także radości i pocieszenia przez przekazywanie słowa Ewangelii. Gdzie szedł, niósł to słowo Ewangelii. To ona daje nam modlitwę uwielbienia, w której Jezus dziękuje Bogu za to, że prawdę o sobie objawił prostaczkom. Przez całą historię zbawienia widać, że ma upodobanie w tym, co często używane było za nieważne, co było małe. Byśmy powiedzieli dzisiaj językiem młodzieżowym zerem. Wybrał Izraela, który był ludem niewolniczym, aby dać im w posiadanie Kanaan i zawrzeć z nimi przymierze, choć inne narody przewyższały go liczebnością i swoimi dokonaniami. Zapewne pamiętamy moment powołania króla Dawida, gdy Jesse, słysząc, że któryś z jego synów ma być władcą Izraela, przedstawił Samuelowi wszystkich synów.
tylko nie małego pasterza owiec. To właśnie wtedy padły słowa: nie tak bowiem człowiek widzi, jak widzi Bóg. Podobnie Jezus nie wybrał znaczących, wybitnych, o głośnych imionach faryzeuszy, uczonych w piśmie, ale rybaków i celnika. Także gdy patrzy się na historię Kościoła, bardzo często największych dzieł dokonywali bardzo prości ludzie. Warto chociażby wspomnieć świętą Katarzynę Sieneńską, która choć nie potrafiła pisać, jest dziś ogłoszona doktorem Kościoła, biedaczynę z Asyżu, czy wreszcie także tego naszego patrona, który nas tak naprawdę gromadzi w tę wielką wspólnotę modlitwy i apostolatu. To słowo jest ogromną nadzieją dla każdego z nas, którzy mierzymy się ze swoimi słabościami, codziennymi upadkami w grzechu. Być może nieraz czujemy się zbyt mali wobec wyzwań, jakie niosą ze sobą nasze codzienne powołania czy zło świata. I może nieraz słyszymy powołanie do większego zaangażowania i tak się rozglądamy, patrzymy, może to ktoś z sąsiedztwa. Nieraz nie czujemy się pewni, czujemy się zbyt słabi i przygnieceni ciężarem codzienności. A potrzeba dziś usłyszeć, że Jezus w tej dzisiejszej Ewangelii, skoro nas gromadzi, kieruje to słowo do nas, On modli się za nas. Uwielbia Boga Ojca właśnie za nas. Bóg nie zapragnął nas jako nieskazitelnych herosów, ale jako maluczkich. Dlaczego? Abyśmy odkryli, że w naszym życiu wszystko jest łaską. To jest najważniejsze i najpiękniejsze doświadczenie, z jakim możemy wkraczać w nasze życie. Tak, jestem słaba, jestem słaby, ale nie idę sam. Nie idę sama. Idzie ze mną Bóg, który potrafi moje słabości przekuwać w swoje czyny. Tak, te słabości mogą być przekute w czyny Boże. Potrafi mnie uzdolnić swoją łaską do większych cudów. Przychodzi mi tutaj na myśl postać osoby, która jest związana z ziemią mazowiecką, warszawską, błogosławiona matka Elżbieta Róża Czacka. Kiedy popatrzymy na jej życie, możemy odkryć tę Bożą pedagogię. Kiedy jako młoda kobieta zaczęła tracić wzrok, gdy usłyszała, że jest to nieodwracalny proces, nie zamknęła się w sobie, nie odizolowała się od innych, ale udała się po naukę, udała się po lekcję, w jaki sposób pomóc innym, którzy przeżywają taki problem, w jaki sposób pomagać niewidomym. Z jej słabości Bóg wyprowadził ogrom dobra dla wszystkich, którzy przez te lata mieszkali i mieszkają w Laskach, w innych ośrodkach, ale czerpią inspirację właśnie od błogosławionej matki Róży Czackiej. Ona nie poddała się. Podobnie przecież święty Pio, gdy spotkał się z największymi trudnościami ze strony swoich i współbraci, i przełożonych, ale przede wszystkim złego ducha, to na modlitwie szukał możliwości, gdzie Bóg chce wyprowadzić z tego właśnie dobro. I to jest jakaś lekcja, to jest jakieś wskazanie, które dzisiaj nam zostawia, dzisiaj nam chce powiedzieć. Ta zachęta do apostolatu jeszcze bardziej gorliwego. I niech nasza modlitwa pozwoli Bogu wyprowadzić dobro z każdego, nawet najbardziej osobistego, rodzinnego, czy dzisiaj powiemy społecznego, narodowego doświadczenia. I Ojciec Święty, Ojciec Pio zachęca nas do tego, abyśmy
właśnie poprzez modlitwę, życie sakramentalne właśnie wyciągali nawet z tych najbardziej trudnych i bolesnych doświadczeń dobro i Boże błogosławieństwo, nie myśląc o sobie, ale myśląc o innych. Amen.